Zaczynę przechodząc Państwa do druku kolejnego. Do druku 1159 określenie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości. Dość wszyscy poznali najmniejszą propozycję deklaracji, dość dużo na ten temat była mowa i jest wniosek klubu radnych miasta Krakowa Prawo i Sprawiedliwość o odrzucenie wniosku w pierwszym czytaniu. Głos za, głos przeciw. Będziemy głosować ten wniosek. Głosujemy wniosek klubu radnych PiS-u o odrzucenie w druku w pierwszym czytaniu. Bardzo proszę o przygotowanie się do głosowania. Czy szanowni Państwo, głosujemy. Głos w wniosku radnych PiS-u o odrzucenie w pierwszym czytaniu. Czy wszyscy Państwo wzięliście udział w głosowaniu? Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykam głosowanie. Bardzo proszę o wynik. Głosów za 10, głosów przeciw 26, wniosek klubu Prawo i Sprawiedliwość został odrzucony. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa chce jeszcze coś dodać do sprawy dotyczącej druku 1159? Nie. W związku z tym, Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i wprowadzam termin autopoprawek będzie 7 marca bieżącego roku godzina 15 i termin poprawek na dzień 12 marca godzina 15.